Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na targi oprócz artykułów dla gołębi w postaci preparatów, różnego rodzaju produktów, które tutaj widzimy w sklepie dla hodowców.pl, przygotowano też wiele różnych promocji związanych z artykułami, wyposażeniem gołębników, wlotami, kartonami, skrzynkami do zdjęć gołębi. O tym zaraz wspomniemy, pokażemy nawet jak dokładnie robić, powtórzymy to jak robić zdjęcia gołębiom. Mamy kartony, mamy broszury, różnego rodzaju publikacje. Mamy też tutaj specjalną promocję, zaraz o niej powiemy, właśnie na wkłady metalowe, które tutaj służą do karmików, do wsadzania do środka. Mamy tutaj wloty aluminiowe, różnego rodzaju skrzynki, kosze, no pełno różnych rzeczy tutaj widzimy. O, tutaj mamy też jeszcze celę taką lęgową. A możemy tutaj od kolegów ze sklepu dla hodowców.pl się dowiedzieć więcej o promocjach, które tu mają i o artykułach, co się nowego pojawiło. I co ciekawe, o tym kubku też powiemy, jak wygląda promocja związana m.in. z tym kubkiem. Proszę bardzo. Witam serdecznie hodowcy. Na początku chciałem Wam pokazać i przedstawić produkt, który już był przedstawiany, ale na ten sezon zrobiliśmy promocję 20% na wkład upustu do karmnika, tak, z 9,90 na 8 zł. Na metrze. Na metrze bieżącym, tak. Tutaj, bo powiedzmy też jeszcze, bo co jest ważne, bo hodowcy pytają, nie każdy oglądał film, nie każdy też dokładnie zna szczegóły. Zamawia się ten karmik w ten sposób, że podaje się szerokość karmika i długość. Wysokość burty też nieraz ważna jest, bo zależy hodowcy, jakie mają te tam... I cena, co powiedział kolega Rafał, to też jeszcze ja tu od siebie dodam, też to jest związana metra bieżącego, to jest cena. Czyli jak ktoś ma krótszy karmik, to będzie miał niższą cenę. Jeszcze popatrzmy, zobaczmy, ten wkład jest tak zrobiony, że on tutaj nie ma tych szczytów niejako, ale to nie przeszkadza niczemu, natomiast tutaj ta blacha jest, jest zagięta, ona jest w pełni bezpieczna. A powiemy tylko tak jeszcze, że dlaczego takie stosowanie takich wkładów jest bardzo ważne, to może Sebastian powie, bo my tutaj rozmawialiśmy, proszę bardzo. Ogólnie to tak, jeszcze chciałem dodać, że te karmiki są wykonane z blachy ocynkowanej, lakierowanej, która jest dopuszczona do kontaktu z żywnością. To jest bardzo ważne, także ona nie wchodzi, lakier nie wchodzi w reakcję z żadnymi, powiedzmy, środkami, które podamy. Typowo, powiedzmy, oleje, on nie wchodzi w reakcję. Bardzo łatwe do wyczyszczenia jest. No, pierwsza podstawowa zaleta tego karmika to jest to, że tutaj nie namnażają nam się grzyby. W każdym pojemniku, karmiku drewnianym, po jakimś czasie, jak podajemy suchą karmę, może tak nie, ale jeśli używamy jakichś dodatków, to na 100% powiedzmy, możemy... Powiedzmy, jakie dodatki chodzi, oleje jogurty, jakieś jogurty, tak, no dzisiaj każdy dodaje. Lecytyna też, no to też jest olej praktycznie, nie? Jakikolwiek, po jakimś czasie następuje proces gnilny... One się osadzają na ściankach tych drewnianych. Tak jest, i to jest bardzo ciężkie do usunięcia. A tutaj mamy wszystko tak ładnie wyprofilowane, że raz, że jest zagięte, żeby tutaj gołąb nie wytarł sobie, nie wycierał sobie piór, nie uszkodził się w żaden sposób. To jeszcze mamy bardzo ładnie wszystko wyprofilowane, że tylko bierzemy szmatkę, ciepłą wodę z ludwikiem na przykład, usuwamy całą zawartość. I wyjąć możemy przede wszystkim. Wyjąć to można postawić, wysuszyć. Także to jest właśnie o tyle fajne, że to nie musimy całego karmika wyjmować, tylko sobie tutaj podważamy cykl, ten nadwór raz na jakiś czas czyścimy, możemy jakimś środkiem zrobić tak samo, to tutaj nie szkodzi. Ale samo usunięcie, nawet jak ktoś nie ma dużo czasu, to jest szmatka z ludwikiem, cyk, jedno, dwa przetarcia. I karmik też nam dłużej służy wtedy drewniany. Dokładnie tak. I często się zdarza, że karmiki właśnie gdzieś tam... Czarne najczęściej. Siwe, jakiś tam czarne. Kolor. A tutaj mamy, powiedzmy, tą gwarancję, że te grzyby nam się nie namnażają. No i szybkość usuwania, powiedzmy, tych resztek. To jest podstawowy, jak gdyby, atut tego. No cena, tak jak w tej chwili, jest minus te 20%, 8 zł za metr bieżący. Myślę, że to jest do przełknięcia przez hodowców. Dlatego zawsze staramy się jakieś promocje zrobić, żeby troszeczkę hodowcy też mogli mniej zapłacić za jakiś produkt raz na jakiś czas, czy to inne firmy, czy tak jak my tutaj od siebie coś dajemy, żeby hodowcy mogli zakupić coś z jakimś bonusem, czy tak. Tutaj takim bonusem też jest ten kubek, który widzimy, prywatny kubek mistrza z napisem dla hodowców.pl. To jest kubek, który w promocji dołączacie, przy jakiej okoliczności? To paczek, które są, ich wartość paczek jest powyżej 300 zł, to jest wysyłeczka gratis. Plus kubek. To jeszcze wysyłek jest dużo, bo to i wysyłka jest gratis, i kubek jest tutaj. I kubek gratis, i zawsze coś tam jeszcze jak jakieś mamy, powiedzmy, tam próbki dają od Arka, tego chrzanu, to jeszcze też hodowcom takie bonusy. Bonusy, żeby sobie można tam sprawdzić, bo nie każdy wie, jak to, powiedzmy, ma wyglądać, no to ta próbeczka mu da chociażby obraz, jaki to jest produkt, może sobie powąchać, jakości. Zastosować jakości i można to sprawdzić przed zakupem większej paczki, nie? Tutaj też jeszcze oprócz tych akcesoriów, właśnie jak już jesteśmy przy metalowych, to pozostańmy. Mamy tutaj jeszcze te właśnie wloty, o nich już kiedyś też mówiliśmy. Tutaj są wloty aluminiowe, to ważne teraz, kiedy przed początkiem sezonu koledzy będą projektować jakieś wloty do gołębników, nowe gołębniki stawiać, to żeby na to zwrócili uwagę.
wyloty macie o tego typu, tu widzimy. Tutaj tak. Mamy z tyłu jeszcze trójkątny. Taki wlot, mamy też tutaj stalowy wlot klasyczny, taki powiedzmy taka belgijka, a tam może jest zastawione trochę, to nie widać do końca. To klasyczna belgijka, ale tutaj to... z rusznem od dołu, to jest ocynkowana, tańsza wersja, to dla każdego tutaj powiedzmy hodowcy coś próbujemy dobrać, troszeczkę tańsze produkty. I tutaj wiadomo, właśnie... że coś kosztem czegoś, nie? Tak, ale tutaj mamy też jeszcze, zobaczmy, bo to jest taki też wlot, ale on jest od razu wyposażony z komorowego takiego poliwęglanu chyba zrobione. I to powoduje, że nie mamy tutaj tak jakby przeciągów, tak? Tak, tak. Gryzonie nam nie wchodzą. Gryzonie, przeciągi, woda nie dostaje się i w zależności od tego, kto jak ma usytuowany gołębnik, jeśli on jest od zachodu, wiadomo, że większość deszczów jest od zachodu, no to może tam ta woda faktycznie robić jakąś szkodę. Szkodę. A ten tutaj karmik powoduje to, że on od góry tą klapkę również ma spływ węgla. Karmik? Wlot. Wlot, tak jest. Tak, że tutaj, czyli widzimy, taki wlot tego typu, który pokazywaliśmy, możemy sobie zamówić i w wersji z takimi osłonowymi, z tworzywa sztucznego wykonanymi osłonami. Jak również w takiej wersji z klasycznymi prętcikami. Mamy też tutaj, zobaczmy, normalne, zwykłe, wykonane z drewna też cele lęgowe. Mamy tutaj kosze transportowe. Mamy tutaj karmiki. Oczywiście miski lęgowe i wkłady tutaj mamy też do tych misek. Miski to zarówno będą i z tworzywa sztucznego, tak, i gipsowe. No wszystko macie. Gipsowe, tutaj, o, tu widzimy, o, papierowe, przepraszam, właśnie. O, tu są i każdy zobaczy. Dla siebie coś na pewno jakiś tu widzimy też znaczniki, no masę różnych tutaj rzeczy. Tu jeszcze mamy ciekawy produkt, też mogą sobie koledzy obejrzeć, to są ceramiczne pojniki. No, zestaw może jeden, złap i pokażemy go. I to przy okazji, jak już jesteśmy właśnie przy karmikach, to powiedzmy, dlaczego on jest też ciekawy, z podobnych względów notabene. Z podobnych względów. Dużo właśnie hodowców używa go, raz utrzymanie czystości, dwa nie rozwijają nam się tutaj bakterie w środku. Trzy, powiedzmy, jak stosujemy jakieś produkty typu Blitzfo, no to najlepsze są te ceramiczne pojniki do tego. No i tutaj mamy taki mniejszy i większy model. Jeżeli ktoś zwraca uwagę, to właśnie zobaczmy, że niekiedy jak pojniki nie są do końca dobrze czyszczone, te plastikowe, zwłaszcza one często się zielone takie robią albo pokrywają się, dokładnie, matowieją brudem. Poza tym przy myciu też często powierzchnia tych tworzyw sztucznych ulega takiemu jakby zmatowieniu, pory się pojawiają i teraz nawet łatwiej się gorzej umyć. Tutaj jest dużo łatwiej też, umyć. Wiadomo, że jest mniej praktyczny ten karmik, no bo no, to trzeba jest uważać, i trzeba uważać. Uważać tutaj no. Jest, kurczę, to jest jego minus. Wiadomo, że to jest minus, no ale... Są inne też... rzeczy nam rekompensuje to po prostu. Rekompensuje. Jeżeli się ma czas, zwraca uwagę, to można tutaj... Jaka pojemność jest tego, bo ten jest chyba litrowy, tak? Czy taki mniejszy? 1,5 litra i ten jest chyba 2,2 litra. O, tu widzimy, Rafał już się przygotował, widzimy, bo kiedyś tutaj pytaliśmy się różne rzeczy, to tak widzimy tego, a nie widzieliśmy ocen, ale teraz już mamy wszystko przygotowane. Tutaj mamy kolejny z akcesoriów, to jest tutaj klatka do wykonywania zdjęć gołębi. Teraz na targach tych gołębi dużo było tam sprzedane wśród hodowców, natomiast teraz, kiedy tych targów nie mamy, to wiele osób przysyła gołębie na giełdę, wykonując samodzielnie zdjęcia i skanując je do dowody. Za chwilę pokażemy, jak w takiej klatce, tutaj taki szybciutki kurs przypomnimy, bo my filmy mamy dokładne instruktażowe, jak dobrać aparat, jak dobrać obiektywy, jak dobrać oświetlenie i jak wykonywać te zdjęcia u siebie, natomiast tutaj pokażemy tak na szybko, między innymi jak w tej klatce robić zdjęcia. Te klatki są dostępne tutaj u Was w sklepie dla hodowców.pl, tak jak również u partnerów, między innymi kolegi Zbyszka Oleksiaka w Kozie Główkach. Tutaj mamy też, to już z naszej firmy pochodzące, one są też tutaj dostępne, co mówiliśmy, kartony te do transportu gołębi. Mamy też tutaj broszury nowe, oddziały PZHGP w przygotowaniu. Zachęcamy, mamy u nas na stronie jest więcej serwisów, które nowe uruchomiliśmy, o ziołach dla gołębi, o chorobach gołębi. Te oddziały PZHGP mamy też o systemach lotowania i zachęcamy do wchodzenia tam, oglądania i zapoznawania się z tymi różnego rodzaju nowościami, które u nas na stronie mamy. Oceny tutaj szczegółowo to... Ceny dostępne są na stronie internetowej u Was. Na stronie internetowej to jest www.dlahodowców.pl i tam wszystkie... Ceny i promocje, bo co jest ważne, ceny się zmieniają w zależności od... Tak. Ilości, ile się zakupi towaru i jak co jest ważne, cały czas pracujemy właśnie nad tym, żeby również coś tutaj dać od siebie hodowcom, coś poprosić dostawców naszych o jakieś rabaty. Od siebie, ale to nie plujecie gdzieś tam w karmę czy coś? Nie, nie, od siebie tak od serca. Rozumiem. Tutaj zresztą widzimy, popatrzmy, towaru tutaj w sklepie jest bardzo dużo. My tutaj tylko pokazaliśmy kilka towarów, które są w promocji. Przypomnijmy, to były produkty firmy Prima. To były produkty kolegi Arka Koniecznego, te preparaty ziołowe, one gdzieś tutaj są teraz odstawione, już ich nie widzę, ale o, na półce są, widzimy. Mamy tutaj masę innych rzeczy, tu chociażby Hichaplapsu i Renfryda.
Tutaj widzimy ocet jabłkowy z firmy Leśna Dolina. To są produkty, które też tutaj znamy, na naturalne w pełni. Mamy też z Puritana różnego rodzaju produkty. No, masę różnych rzeczy tu. Nie chciałbym nikogo pominąć. Jeszcze tak, my to również nie chcielibyśmy pominąć tutaj, bo wszyscy producenci są godni uwagi, których tutaj powiedzmy my też promujemy w różny sposób. Wiadomo, że wszystkich nie możemy zaprezentować, dlatego tak sukcesywnie różne promocje przygotowujemy, ale cały czas trwa promocja na produkty firmy Hublabs. To jest przy zakupie produktów Hublabs powyżej 200 zł jest Naturalina gratis, powyżej 300 zł jest z kolei Muscle Drink gratis, także to cały czas jest utrzymane. Tak samo jest utrzymana promocja na produkty firmy Irbapol, jest ta B-Complex gratis przy produktach. Każdy, kto zakupi produktów Irbapola za minimum 100 zł. A propos Irbapola, już jesteśmy, telewizor, który ostatnio losowaliśmy, dotarł do tego, który go wylosował. Dotarł, ale sprawnie dzwonił, działa. Dzwonił, tak, tutaj do Rafała. Dzwonił, zadowolony. Zadowolony? Idzie go w domu, używa go, czy gdzieś w pomieszczeniu z hodowcami? Nie wiem. Zdradzał tej tajemnicy. No to zobaczymy. Dobrze, także na razie. Dziękujemy bardzo. No, zachęcamy wszystkich do odwiedzenia jak najczęściej strony internetowej, czy to naszej, czy to kolegi. Tutaj kolegów ze sklepu dla hodowców.pl, bo tam zawsze zapraszamy kolegów. Nowości są. Jeszcze jedna rzecz, najmocniej chciałem przeprosić wszystkich hodowców, którzy jeśli dzwonią do Rafała, gdzieś tam powiedzmy kolega nie odbiera, również jest gdzieś tam na drugiej linii, ale zawsze odzwania. Także zawsze oddzwoni, nie zawsze może odbierać tutaj koleżanka, która też pomaga. Też często jest tak, że są zajęte te linie, ale zawsze odzwaniamy, a kto tam musi troszeczkę poczekać, to najmocniej przepraszamy za tą sytuację. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję i zapraszamy na stronę internetową. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.